tutaj na kanale Grodno S.A. Dzisiaj jesteśmy na Milwaukee Tour 2022 w oddziale Grodno Katowice. Jak widzicie, aura nam dzisiaj nie dopisała, ale jest to doskonała okazja do tego, żeby zobaczyć te wspaniałe narzędzia, ekstremalnie wytrzymałe w tych ekstremalnych warunkach. Jesteśmy teraz w ciemni, tutaj ciemnia Milwaukee została stworzona na potrzeby pokazania profesjonalnych opraw oświetleniowych Milwaukee. My z tych opraw mieliśmy okazję korzystać podczas maratonu Wisły w 2020 roku i te rozwiązania są naprawdę super. Łatwo się to montuje, demontuje, ma dużą sprawność świetlną, ale więcej o tym wszystkim opowie nam Sebastian, który jest z nami. Sebastian Łowkis, ja w Milwaukee zajmuję się wyłącznie oświetleniem. Mamy 44 produkty, w związku z tym potrafimy sprostać tak naprawdę każdemu wymaganiu. Działamy w każdej branży, nie tylko takiej power toolsowej i konkretnie budowlanej czy jakiejś innej, natomiast mamy odpowiedź na każdą potrzebę. Chciałbym powiedzieć Wam kilka słów na temat tej oprawy oświetleniowej. Jest to największy nasz produkt, jeżeli chodzi o zasilanie 18-woltowe. Zwróćcie uwagę, lampa jest tak naprawdę lampą obszarową, tak? Więc świeci nam w tej chwili 360 stopni. Oczywiście jest to zmienne, już możemy sobie sterować tymi strefami, tak? Możemy sobie odciąć na przykład tylną strefę, albo włączyć lub przednią. Jeżeli nie potrzebujemy w danym miejscu światła z jednej strony, no to wtedy nie nadużywamy akumulatora. Oczywiście to jest najniższy ze strumieni świetlnych, tak? Jeżeli odpalimy to ten i na dwie strefy, możemy jeszcze sterować mocą strumienia, tak? Czyli mamy średni strumień i największy. W największym strumieniu mamy 9000 lumenów. Wow. I jest to światło, które naprawdę, jeżeli postawimy to gdzieś po środku, na przykład jakiejś dużej hali, czy w miejscu kompletnie zaciemnionym, daje nam to pełne oświetlenie. Zwróćcie uwagę, że mamy komorę akumulatorową, która jest przystosowana do adaptacji dwóch akumulatorów. Więc jeżeli wiemy, że czas tego świecenia będzie bardzo długi, wkładamy do oprawy dwa duże akumulatory, na przykład 12, i wtedy oprawa będzie nam świecić ponad dobę na pewno. Czy ta komora też służy do ładowania tych akumulatorów? Oczywiście. Z drugiej strony oprawy mamy przewód na 230, więc jeżeli mamy możliwość podpięcia się do sieci, automatycznie nasza oprawa staje się ładowarką, więc odchodzi nam element tej ładowarki jako następnej rzeczy, o której musimy pamiętać. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mamy gniazdo 230, więc możemy sobie te oprawy łączyć szeregowo, a jeżeli jest taka potrzeba, podpinamy się po prostu chociażby przedłużaczem i możemy z niego korzystać jako przedłużacz. Co więcej, nasza oprawa, która nazywa się OneSL DP, ma funkcję One Key. Co to znaczy? To znaczy, że możemy nią sterować za pomocą aplikacji, którą mamy w telefonie, i wtedy tak. Aplikacja pokazuje nam, gdzie jest zlokalizowana ta oprawa, jaką ma jeszcze czas świecenia na akumulatorze, który tutaj mamy, bo z automatu wyczuwa nam aplikacja, jakie są tutaj pojemności tych akumulatorów. Co więcej... Lokalizacja GPS, tak? To jest po Bluetoothie, ale ona zostaje zapamiętana w mapie, więc jeżeli na przykład jest sytuacja, że ktoś nam tą oprawę ukradnie, możemy ją z automatu zabezpieczyć na tyle, że złodziej no niestety z niej nie skorzysta, bo będzie miał tylko 3 mignięcia światła i oprawa zgaśnie. Także One Key polega też na tym, że możemy sobie to przed złodziejem zabezpieczyć i nie będzie mógł z tego skorzystać. Proszę zwróćcie uwagę jeszcze, że mamy specjalne otwory, żeby można było ją nawet przywiercić do podłoża. Mamy również miejsca na kłódeczki, żeby nikt nam nie akumulatorami się nie zajął. No i tak jak pokazywałem, tak? Tutaj mamy dwa miejsca, gdzie pokazuje nam oprawa, w jakim stanie jest naładowana bateria, jeżeli podłączymy ją do sieci. Tutaj mamy oznaczenie, co oznacza każdy z kolorów lub migające światełko z tych dwóch ładowarek. Tak, czyli one nam się ładują po kolei, nie jednocześnie, tylko najpierw jedna będzie naładowana, będzie zielone, później druga i tak to wygląda. Przejście światła, jeżeli przechodzimy, mamy dwa akumulatory, przejście z jednego na drugie nie powoduje żadnego zaniku światła tutaj w tej oprawie, także jest to płynne.
chyba tyle. Bardzo dziękuję.